Dobry wieczór Państwu. Na wstępie gratulacje dla moich zawodników za zwycięstwo. Jak zawsze po wygranym meczu mam to zwyczaj, że na początku konferencji tak rozpoczynam. Również gratulacje dla Legii Warszawa. Myślę, że za nie niezły mecz. Spodziewaliśmy się, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie. I tak też było, bo jak oglądaliśmy kilka tych meczy Legii, to od początku nastawialiśmy się na to, że to będzie naprawdę regularna wojna, regularna walka, że nie będzie to łatwe spotkanie. Jak gdzieś ktoś się mnie pytał przed meczem, to ile wygramy, 10, 15 czy 20, ja odpowiadałem, że wygrajmy jednym, dwoma, bo dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy zbierali zwycięstwa. Nie jest dla nas jakoś super ważny styl, natomiast ważne są, że dwa punkty zostają, obroniliśmy halę, mamy trzecie zwycięstwo w sezonie, przy dobrym układzie mogliśmy mieć tych zwycięstw więcej, ale musimy się cieszyć z tego, co mamy. Co do samego jeszcze meczu, to myślę, że za dużo tych strat, bo 21 popełnionych strat, jak już wcześniej powiedziałem, to z lepszym zespołem po prostu, jak się wydarzy, to przegramy spotkanie. Myślę, że zagraliśmy z zaangażowaniem od początku do końca. Mieliśmy małe przestoje i te przestoje będziemy chcieli ograniczyć, żeby były jak najkrótsze. Legia tutaj w każdy nasz przestój momentalnie wykorzystywała i cały czas była w meczu. Dziękuję. I thought we played very good, especially in the first half when we had energy. I felt like we had blows at times when we don't get back in transition. But as long as we focus defensively, we're pretty good. Oceniając swoją grę, Dominik powiedział, że uważa, że zagrali dobrze, w szczególności w pierwszej połowie, kiedy jeszcze było dużo siły. Bardzo dobrze funkcjonowali w obronie, w powrocie z obrony podczas kontr. Okej. Okay. Jakieś pytania, panowie? Chciałem, że trener mówił o tych przystojach, tak Legia potrafiła wykorzystać się, to tak pytam w kontekście meczu, który za 3 dni we Wrocławiu. Tam jeżeli będziecie mieli takie przystoje, to Andrzej to podwójnie wykorzysta. No, jak nie będziemy mieli takie przystoje w Wrocławiu, to no, nie mamy co to szukać tak naprawdę i my sobie zdajemy sprawę, gdzie jedziemy i z jakim zespołem będziemy grali. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy się nie poddawali, żebyśmy walczyli i byli w meczu jak najdłużej. Jeżeli będziemy w meczu jak najdłużej, to wiadomo, że ta presja gdzieś na zespół z Wrocławka będzie rosła. Ale zobaczymy, to jest nowy mecz, nowe rozdanie. I faktycznie, jeżeli tak będziemy mieli przestoje, to się nie zakończy 4, 6, 8 punktami, tylko Anglii zrobi tych punktów 16 i wtedy będzie ciężko nam wrócić do gry. Dominik, one question. Great game today, great season on the start. However, today 8 turnovers, more than last three games. What happened today? A lot of times I was just like I stepped out of bounds. I know I had two travels, a charge. I think it's just going faster when I get the ball, just kind of taking my time. I only really remember two as far as a bad pass or an error with a pass. But I think more so just taking my time and I'll be fine. Większość tych strat po prostu wynikało z takiego szybkiego myślenia o przejściu na tej stronie gry. To były straty typu nadepnięcie na linię, czy jakieś kroki. Tak naprawdę można sobie przypomnieć tylko dwie takie straty, które były typowe, typu błędne podanie, czy coś w tym stylu, tak? Musi po prostu skupić się bardziej na tym, żeby zapanować nad piłką po jej przejęciu i wszystko będzie wtedy inaczej. Panie trenerze, tak. O tych stronach to mówi też trener Legii, że to one zdecydowały o resztę tego zespołu. Natomiast bardzo efektownych wiele akcji było dzisiaj i mogli sobie pogotować kibice to, że posiadali taką grę też falami. O co tu chodzi? Ta dyscyplina jeszcze nie jest taka, jak trzeba, czy... Pełna zgoda. Cieszę się, że pan docenia naszą grę, że czasami jest bardzo ładna.
Nie, nie, tutaj tak żartuję troszkę, jak sobie lubię porozmawiać. Powiem tak, każdy trener ocenia swój zespół i wie na co stać. Ja wiem, że my możemy kontrolować piłkę, mając i Dominika, i Drew na poziomie 10 strat, 10-12, co powinniśmy robić. No i 21 to jest dużo za dużo. Nie chcę tutaj wchodzić gdzieś w kompetencje, bądź oceniać zespół gości. Ja tutaj mogę ocenić swój, że to jest za dużo. No właśnie ja bardziej myślę w kontekście tego, czego nie mogę przeżyć, żeby właśnie zostało to tylko polskie. Dziś właśnie mieliśmy tą koncentrację i dyscyplinę bardzo długo, a w paru tych kluczowych momentach jej zabrakło. Czy to jest ten element, który decyduje o obliczu zespołu, czy się wykuje z czasem, czy tak po prostu mamy takich zawodników, że gramy fajną koszykówkę, ale trochę zbyt radosną? Powiem tak. Pytam, przepraszam, dokończę. Pytam też w kontekście meczu z Anwilem, który będzie chciał nas. Bo tak, no, znieść. Dobra, to bo później to się tam powycina, ale jakie pytanie w końcu jest? Znaczy, właśnie tak, bo pytanie było bardzo długie i nie wiem. O tą grę falami, o tą dyscyplinę taktyczną, która wydaje się być naszym problemem. Albo nie. Może dzisiaj nie leży na szkole. Będziemy grali falami. Tak mamy skonstruowany zespół, że myślę, teraz jest nasza w tym głowa, żeby jak najbardziej starać się ograniczyć, żeby te fale były wznoszące dla nas przez dłuższy okres, a mniej tych fal dołujących nas. Jeszcze jedno pytanie, które muszę zadać, bo pewnie z racji tego, jak się układają mecze, nie można zobaczyć dłużej grającego Drew jako zmiennika Dominika Artisa, bo wydaje się, że rola jego jako rozgrywającego, tego zmiennika, będzie ważna, może nawet ważniejsza niż rola rozgrywającego obrońcy. Tak będzie. Tak będzie jego rola ważna jako rozgrywającego, nie rzucającego obrońcy, bo musimy trochę te pozycje. No mamy Mantasa i mamy Sever, no to są Polacy, którzy muszą grać, wiadomo, jest split. I tutaj ja nie mam nigdy problemu z tym, że jak zawodnik gra dobrze, to żeby nie grał więcej minut. Natomiast dzisiaj też później w pewnym momencie on był zmęczony, zrobił dwie straty z rzędu, z tego co pamiętam tam się gdzieś pośliznął i postanowiliśmy zdjąć go z boiska, kończyliśmy mecz, już wszystko zmienialiśmy w obronie. Dobrze to funkcjonowało, nie chcieliśmy później też go gdzieś dawać, żeby wchodził. Natomiast to mówię, każdy mecz to jest nowe rozdanie. Dla mnie to może w przyszłym meczu zagrać 32 minuty i to ja nie mam z tym problemu. Właśnie nie bardzo nie chodzi o minuty, jak jest związane na boisku, co na minuty, kiedy jest sam, bez Dominika, kiedy sam prowadzi tą grę, czyli jedna skromna asysta, tak? I jakby nie mogę się jeszcze opatrzyć, kiedy on prowadzi tą naszą grę, bo chyba tak będzie. Czy to za wcześnie? Nie, tak będzie, oczywiście, że tak będzie. No, jak oni grają we dwójkę, to większość czasu Drew spędza na pozycji numer jeden. Nie wiem po prostu co panu odpowiedzieć tak naprawdę, bo pytanie jest wygrywane. Znaczy no, takie. Steza. No co mam odpowiedzieć? Co mam odpowiedzieć? Że w przyszłym meczu zagra więcej, później mniej, czy no, nie rozumiem. No, nie jestem w stanie panu odpowiedzieć. Czy zagra więcej, czy nie, a czy na przykład jutro będzie padał śnieg, czy będzie słońce. No, możemy prognozę, możemy coś sobie założyć, no zobaczymy. No. Mówię, mecz meczowi jest nierówny. Jeżeli będą dobrze funkcjonowali z Dominikiem bądź bez Dominika, to będzie grał więcej. Jeżeli nie, no to nie. Co ma padać? Okej, panowie. Jeszcze jakieś pytanie może? Nie, no żeby nie było jasne. No, po prostu nie potrafię panu odpowiedzieć na pytanie, które. Nie rozumiem pytania, czy będzie więcej grał, czy nie będzie więcej. Nie, bo to polegało na tym, czy on będzie grał więcej niż jako rozgrywający. No to powtarzam, że może będzie grał, może nie, to zależy od meczu. No każdy mecz to jest nowe rozdanie. Jeżeli będzie grał dobrze i będzie robił 10 asyst, to Dominik będzie grał na dwójce, on będzie grał na jedynce. No proste. No przecież ja nie mogę panu powiedzieć, co będzie w przyszłym meczu. Teraz się zaczynają po prostu mecze z lepszymi rywalami i tutaj na pewno będzie ciężko i na pewno będzie dostawał szansę na pozycji numer 1 i na pozycji numer 2, więcej na 1. Sam też będzie grał, bez Dominika, więcej.